Firma Budimex Dromex została zwycięzcą przetargu na przebudowę i modernizację ulicy Reja. Jeżeli nie pojawią się protesty, pracę będzie mogła rozpocząć już w maju. Chęć wykonania inwestycji dofinansowywanej ze środków Unii Europejskiej zgłosiły 4 firmy. Komisja przetargowa ogłosiła swój werdykt w miniony piątek. Mamy rozstrzygnięcie tej komisji przetargowej. W piątek zostało to potwierdzone, zostało oficjalnie zakomunikowane, że wygrała firma Budimex Dromex, proponując realizację tej inwestycji za niespełną kwotę 31 milionów złotych. Budimex Dromex, jeden z krajowych potentatów tej branży, złożył najtańszą ofertę. Suwalski PDM był drugi, bo w ogóle były 4 oferty, a PDM Suwałki zajął jakoby w tym konkursie drugie miejsce, no proponując wyższą kwotę realizacji tej inwestycji prawie 2 miliony złotych. Zawiadomienia o wynikach zostały wysłane do wszystkich uczestników przetargu, którzy mogą wnieść ewentualny protest. Jak poinformował nas Tadeusz Wojciechowski, szef suwalskiego PDM-u, jego firma dopiero analizuje dokumenty i nie jest przekonany, czy oprotestuje werdykt komisji. Ma na to tydzień. Musimy te 7 dni odczekać. Jeżeli tych protestów nie będzie, wtedy możemy powiedzieć, że możemy przystępować do podpisania umowy, przekazania wykonawcy placu budowy i byśmy chyba życzyli wszyscy mieszkańcy całego miasta, a w szczególności osiedla Północ, żeby ta droga jak najwcześniej nie powstała i bardzo nam na tym zależy. Dwupasmowa ulica Reja ma być gotowa jesienią przyszłego roku. Przy 19 głosach za i 4 przeciw Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieliła absolutorium prezydentowi Suwałk. Przeciw był klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, który oponował już przy samym przyjmowaniu planu dochodów i wydatków. Jak mówił jego szef Andrzej Matusiewicz, budżet nie jest celem samym w sobie, a ma być pomocą w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Za mało było w nim środków na cele społeczne, na pozarządowe organizacje i instytucje. Jego zdanie podzielili 3 klubowi koledzy. Myślę, że o tej kwestii dyskutować tutaj nikt nie zamierza, a skupia się tak, jak gdyby budżet był sam w sobie celem. Otóż tak nie jest i my się z tym nie zgadzamy. Stąd nasze odmienne zdanie. Wykonanie budżetu, pracę prezydenta i jego służb chwalili radni klubów rządzącej koalicji. Dochody zrealizowaliśmy ostatecznie o 6 milionów 810 tysięcy więcej. Wydatki natomiast, plan wydatków zrealizowaliśmy z oszczędnością 5 milionów 509 tysięcy. Szanowni radni, to dzięki tej oszczędnej gospodarce planowanej środki, jakimi dysponuje prezydent Rady Miasta, pozwoliły i teraz będą służyć w tym roku na realizację zadań inwestycyjnych. Daje to pełną swobodę finansową Urzędowi Miasta i zapewnia płynność finansową, której nigdy nie zabrakło w tamtym roku. Plan dochodów wykonano w 103%. Pierwotny plan wydatków to 209 678 959 zł. Wykonano w 97,56%. Klub Radnych Blok Samorządowy pozytywnie zatem ocenia wyższe od planowanych o kwotę 6 810 113,84 zł wykonanie dochodów. Tym jest, że na przestrzeni lat, kiedy jestem radnym, tak dobrego budżetu nie mieliśmy. Wskaźniki wykonania dochodów, wydatków inwestycyjne są tutaj wysokie. To kolejne absolutorium dla rządzącego miastem od 2002 roku prezydenta Józefa Gajewskiego, ale pierwsze nie poprzedzone jakąś dłuższą, emocjonalną dyskusją. Wolontariusze Suwalskiego Zespołu Opieki Paliatywnej rozdali w ramach kwesty prawie 1000 żonkili, symbolu Międzynarodowej Akcji Pola Nadziei. Ulicami Suwałk przeszedł marsz w intencji pomocy osobom z chorobami onkologicznymi.
W dalekim brytyjskim Edynburgu 57 lat temu powstał program pomagający chorym na raka i instytucjom hospicyjnym. Symbolem tej pomocy jest żonkil, kwiat już w starożytności uważany za symbol nadziei. W październiku zasadziliśmy pierwsze żonkile w moim gospodarstwie na wsi. Później mieliśmy kilka akcji oświatowych, bo Pola Nadziei są skierowane do dzieci i młodzieży. Akcja ta ma przybliżyć ideę hospicjum, ideę wolontariatu, ma uwrażliwić młodych ludzi i dzieci na chorych, cierpiących, konkretnie na chorych na nowotwory. Później mieliśmy koncert zatytułowany Tym, którzy idą przed nami, ponieważ otrzymaliśmy od pewnej młodej pary maskotki, które tam sprzedaliśmy na tym koncercie. Dochód oczywiście przeznaczamy na zagospodarowanie ogrodu wokół budynku hospicjum. Przez 3 dni wolontariuszki zespołu opieki paliatywnej właśnie te żonkile rozdawały zadatki trafiające do ich puszek. Wręczałyśmy za pieniążki żonkile. Jeśli ktoś nam chciał pomóc, został wynagrodzony kwiatuszkiem i było bardzo fajnie i miło. Prawie 1000 tych pięknych kwiatów nadziei rozdały wolontariuszki darczyńcom. O swojej pracy i drodze do wolontariatu mówią bardzo skromnie. Zawsze chciałam pomagać ludziom, żeby coś wynieść. Po prostu wiadomo, że każdy może być w takiej sytuacji, nie tylko inni ludzie. Może każdemu to się zdarzyć, możemy być potrzebujący w przyszłości i tak samo możemy być pacjentami hospicjum. I powinniśmy po prostu pomagać im, ja tak uważam. Pani dyrektor po prostu powiedziała, że są potrzebne osoby do wolontariatu, więc zgłosiłyśmy się z własnej chęci. Trafiłam tutaj za pomocą pani dyrektor, ponieważ na zebraniu rodziców ogłosiła właśnie, że potrzebują wolontariatów w naszym hospicjum w Suwałkach. No i postanowiłam tutaj przyjść, dlatego że od małego dziecka chciałam pomagać, chciałam służyć pomocą, dlatego że uważam, że po prostu powinniśmy sobie pomagać, dlatego że ta pomoc wróci z podwojoną siłą do nas. Podsumowaniem kilkudniowej akcji jest Marsz Nadziei. W samo południe marsz ruszył spod pomnika największego z Polaków naszych czasów, symbolu nadziei, papieża Jana Pawła II. Finał tego etapu, czyli marsz. W marszu manifestujemy solidarność z ludźmi chorymi na nowotwory, z ich rodzinami, no i z sobą nawzajem, bo wolontariusze też się muszą nawzajem wspierać, bo to nie jest łatwa praca wolontariusza w hospicjum. Wolontariat to piękne i trudne zajęcie. Suwalscy wolontariusze mówią wprost, hospicjum to też życie. Policja ostrzega przed parą oszustów krążącą po Suwałkach. Wykorzystują naiwność ludzi starszych, którzy dają się naciągnąć na wymianę pieniędzy na tak zwaną przewałkę. Oszukani suwalczanie, pan Antoni z żoną, nie zgłaszali przestępstwa przez ponad 2 dni. Całe zdarzenie właściwie miało miejsce przy ulicy Marii Konopnickiej. W aucie nawiązała się rozmowa pomiędzy oszustem i jego żoną, a poszkodowanym. Nieznajomi bardzo wiarygodnie przedstawili wersję chorego kolegi, który czeka na operację w szpitalu. Również już w trakcie dojazdu zmieniły się plany i cała ta trójka pojechała do bardzo życzliwego pana Antoniego do domu. Wykorzystując wrażliwość na krzywdę ludzką, para oszustów zręcznie wywiodła w pole dwójkę domowników. Nawiązała się rozmowa ze strony obcych i właściwie chcieli oni przekazać swój dług wdzięczności wobec gospodarzy. Tutaj oszuści, kiedy już zdobyli to zaufanie, zaproponowali pozostawienie dość znacznej kwoty pieniędzy w zamian za użyczenie złotówek. Bardzo wrażliwi nasi poszkodowani przystali na tą propozycję. Naciągacze, gdy tylko dostali gotówkę do ręki, natychmiast opuścili mieszkanie i więcej do niego nie wrócili. Banknot 5-dolarowy i to najprawdopodobniej fałszywy, mydło i kilka innych drobiazgów oszuści w cyrkowy sposób zamienili na kwotę ponad 3000 zł. Para polubiła Suwałki i w ten sam sposób próbowała oszukać kolejnych mieszkańców. Ci jednak nie dali się naciągnąć. Policja ostrzega i prosi. W związku z tymi zdarzeniami, do których doszło na terenie naszego miasta, suwalscy policjanci przestrzegają przed parą oszustów widzianych właśnie ostatnio w rejonie placu Marii Konopnickiej.
Mężczyzna ten jest w wieku około 60 lat, krępej budowy ciała, krótkich, szpakowatych włosach i ciemnej karnacji, mówiący tutaj z bardzo charakterystycznym akcentem. Kobieta jest określona na wiek około 50 lat. Nasi poszkodowani określają ich jako bardzo dobrze ubranych, czyli takich budzących zaufanie. W związku z tym wszystkie osoby, które widziały wymienioną parę oszustów na terenie miasta, proszone są o kontakt osobisty bądź też telefoniczny. Tutaj pod numerem 997 lub naszym policyjnym telefonem zaufania 087 564 1260. Tu zapewniam oczywiście pełną anonimowość, a każdy sygnał sprawdzimy, który mógłby doprowadzić nas do zatrzymania sprawców. Na takie zdarzenia trzeba uczulać szczególnie ludzi starszych. Ich wrażliwość i dobroć oszuści wykorzystują z premedytacją. Rośnie nam pokolenie doskonałych biznesmenów. Reprezentacja zespołu szkół nr 4 zwyciężyła w 7. edycji szkolnej internetowej gry giełdowej. W szranki walki giełdowej w kraju stanęło ponad 5 tysięcy zespołów szkolnych. To był konkurs SIG, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, w której brało udział 5023 zespoły. Polegało to na tym, że mieliśmy wirtualne 100 tysięcy złotych, które inwestowaliśmy na prawdziwej giełdzie. No i zyski, tak samo jak i straty, były także jakby prawdziwe, ale pieniądze były wirtualne. Naszym zadaniem było kupowanie spółek akcyjnych, obracanie nimi. No i na tym polegała nasza gra. Dużo czasu nam to poświęcało. No i po prostu... Ile mieliście czasu? Ta gra giełdowa trwała 6 miesięcy. Walka trwała od września ubiegłego roku do marca tego roku. Bywało różnie, ale finał był rewelacyjny. Raz było ciężej, raz było lepiej. Wiadomo, że nie zawsze było łatwo. A kiedy, Michałku, poczuliście, że pachnie zwycięzcą? Pod sam koniec, bo do samego końca jeszcze nie byliśmy pewni tego. Później, znaczy w środku było najgorzej, wtedy mieliśmy tak niezaciekawą sytuację, ale pod koniec wszystko poszło w dobrym kierunku i się udało. Trzeba mieć trochę szczęścia, trzeba mieć trochę umiejętności, trzeba... wiadomo, że sama wiedza to nie wszystko, szczęście też trzeba mieć. Ważną osobą była wychowawczyni klasy i opiekun grupy giełdowej. Wspólnie wspierałam ich w tych gorszych sytuacjach, bo wiadomo, na giełdzie bywało ciężko, jeżeli chodzi o ten kryzys, ale chłopcy wykazali się dużą taką umiejętnością, bo pokonali ten kryzys. Ja cieszę się bardzo z ich sukcesu i z tego zajętego miejsca. Pierwszego w województwie podlaskim. Brawo, młodzi ekonomiści. Okazuje się, że nie są obce operacje giełdowe suwalskiej młodzieży. Suwalscy policjanci zatrzymali kolejną dwójkę narkomanów. Młodzi mężczyźni odurzali się marihuaną na jednym z osiedlowych placów zabaw. Anonimowy rozmówca przed południem powiadomił dyżurnego komendy policji o narkomanach, strzykawce i białym proszku zauważonym u dwóch młodych ludzi na jednym z suwalskich osiedli mieszkaniowych. O całym zdarzeniu powiadomił nas anonimowy rozmówca, sygnalizując o tym, że dwóch młodych mężczyzn posiada przy sobie strzykawki i biały proszek. Po otrzymaniu tego sygnału natychmiast udali się policjanci na miejsce, na jeden z placów zabaw, gdzie dokonali legitymowania dwóch młodych ludzi. Co prawda nie posiadali oni, tak jak mówił rozmówca, żadnego proszku ani strzykawek, jednak jeden z nich, 18-letni Paweł M., miał przy sobie narkotyk. Po badaniu tutaj testerem zostało to potwierdzone, że zielony susz to marihuana. Finał postępowania w takich przypadkach jest bardzo prosty. Do przewidzenia nastąpił przepadek zatrzymanego narkotyku i zarzuty karne. Zostanie mu przedstawiony zarzut nielegalnego posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Walka z narkomanią trwa. Zatrzymań i sankcji karnych jest sporo. Niestety, mimo tego, nie spada liczba dealerów i narkomanów w naszym regionie.
Już po raz drugi reprezentacje trzecich klas suwalskich podstawówek walczyły o prymat w grze w karty, ale z tabliczką mnożenia. Zaczęło się od pomysłu i gadżetów. Karty z cyframi pomogły w zabawowy sposób doskonalić się w liczeniu. Szczególnie przydały się do ćwiczeń tabliczki mnożenia. I tak się zaczęło. Jest to drugi międzyszkolny konkurs w tablicy mnożenia. Są to mistrzostwa. Jest to impreza, jak już się okazuje, cykliczna. W ubiegłym roku była po raz pierwszy. W tym roku, tak jak powiedziałam, odbywa się po raz drugi. Świetnie się dzieci przy tym bawią, nauczyciele również i mam nadzieję, że to zostanie jeszcze bardziej rozpropagowane i zachęci uczniów do zabawy, do pracy, bo poprzez zabawę przecież się uczymy. Jeszcze do walki o mistrzostwo naszego miasta nie zmobilizowały się wszystkie szkoły, ale 5 reprezentacji walczyło ostro o prymat. Wszak tabliczka mnożenia to królowa matematyki. Jest szkoła numer 4, jest szkoła numer 5, numer 6, numer 7 i numer 9. Impreza przebiegła z matematyczną dokładnością i dyscypliną. Zwyciężyła reprezentacja gospodarzy szkoły podstawowej numer 5. Pierwsze 3 miejsca zajęli uczniowie właśnie z tej szkoły. Inka Szymańczyk, Agata Kozarkiewicz i Dawid Malczewski.